Nadal złej pasce nie udało się przerwać Polonii 1912 Leszno. Leszczynianie przegrali piąte spotkanie z rzędu, a tym razem silniejsza okazała się drużyna Centra Ostrów Wielkopolski. Nie dało się ukryć, że ostrowska ekipa zajmuje trzecie miejsce w tabeli czwartej ligi, dzięki czemu naprawdę dobrze prezentowali się na boisku. W pierwszej części spotkania leszczynianie stracili tylko jedną bramkę, a stało się to w 27 minucie. Ponadto ich gra nie wyglądała źle i potrafili dotrzymać kroku rywalom. Sytuacja odwróciła się w drugiej połowie meczu. Centra zdobyła aż 3 bramki w 73, 77 i 80 minucie spotkania. Z kolei biało-czerwonym nie udało się to ani razu i nie pomogli nawet czołowi zawodnicy. Ostatecznie Polonia 1912 Leszno przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 4-0. Następnym rywalem leszczynian będzie Warta 2 Poznań.